Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem zaprezentować bardzo fajne ramię, które odkryłem dosyć niedawno. Zakupiłem je sobie w celu łowienia głównie na rzekach, ale uważam, że rozwiązuje one wiele, wiele problemów, jakie mamy zwykle nad wodą, jeżeli łowimy z krzesełka, tak jak tutaj to dzisiaj wygląda. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to taki klasyczny tripod, tylko jest to ramię z dwoma regulowanymi nóżkami, które możemy sobie właśnie dostosować do swojego brzegu. Czyli jak łowimy na takich zwykłych wodach, tak jak tu dzisiaj, bo nie jesteśmy nad rzeką, ustawiamy sobie mniej więcej to ramię tak i wtedy mamy tutaj dodatkową stabilizację, co przy zwykłych, krótkich ramionach i krzesłach zawsze kończy się tym, że wszystko tam gdzieś lata, tak zwane słowo lira się. Nie wiem, czy to jest prawdziwe słowo, ale ja takiego czasami używam. Także tu mamy tą stabilizację i to jest bardzo, bardzo fajne. A tutaj mamy łączenie właśnie do nogi, dzięki czemu mamy tak jakby ramię w symbiozie z tripodem i to mi się bardzo podoba, bo tutaj jest te ramię przytwierdzone jednak do tego krzesełeczka na stałe. Dzięki temu nigdzie nam się to nie przewróci, tak jak w tańszych tripodach. Po prostu nie ma z tym problemu. I fajnie się to komponuje też w ogóle z busbarem, bo w zestawie mamy szybko złączkę. Do tej szybko złączki możemy sobie dokupić busbar i spokojnie można sobie łowić na dwie wędeczki. No, w ten sposób trochę go przykręcę mocniej, o tak. Ja jeszcze dodatkowo sobie daję podpórkę góru, żeby mieć jeszcze trochę szerszy ten busbar. Jeżeli chcemy jechać na rzekę, robimy sobie tak, wysuwamy sobie nóżki. Ja właśnie głównie kupiłem to ramię z myślą o rzekach, dlatego że na Odrze często są kamienie i bardzo dużo razy już walczyłem z tymi, słuchajcie, podpórkami, żeby gdzieś tam je bijać, przyciskać kurczę jakimiś kamieniami. Dużo problemów. A tutaj mamy w zestawiku nóżki, które fajnie nam to, trochę tutaj jestem niegramotny z tym ramieniem, możemy sobie dostosować, możemy sobie tu jeszcze zrobić dłużej, jakoś tak ustawimy na pokaz filmu, o mniej więcej tak, żeby to się po prostu zaparło o ziemię, tutaj wyregulujemy, o i mamy coś takiego na rzeki. Możemy też tą nogę sobie dać na przykład niżej, jak chcemy ten kąt mieć większy. Różne ustawienia i różne sposoby. Także naprawdę fajne ramię. Uważam, że jak dla mnie to naprawdę ma takie funkcje, które można fajnie wykorzystać i po prostu jest przydatne w miejscach, gdzie tych podpórek nie można wbijać, tak jak to mówię, na kamieniach lub po prostu, gdy nie chcemy wbijać podpórki, tylko chcemy mieć w dalszym ciągu coś stabilnego, takiego jak ramię, można sobie fajnie tutaj dostosować tymi nóżkami wszystko pod siebie. Możemy dać dalej, jeżeli jest problem, dać tam. Naprawdę wiele opcji i tak naprawdę to tyle. Ja jestem tylko zakochany w rzekach ostatnio i niestety nie mogę jechać nad rzekę, bo to się wiąże wyprawa z... No, trzeba poświęcić trochę czasu, ale już jestem przygotowany, jeżeli chodzi o właśnie kamieniste brzegi. Polecam serdecznie. I to tyle ode mnie. Dziękuję.